Siemano, ja jestem Sevent i porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak ksiądz, ojciec, dyrektor, technik, budowlaniec, inżynier, doktor habilitowany, w skrócie ksiądz Rydzyk, dostał dwa auta od bezdomnego. Kim jest owy człowiek, zapytacie? Otóż dorobił się na fortunie z przemytu marihuany z San Escobar do Toruńskiej Republiki Demokratycznej. Tak w skrócie. Ostatnio przyznał się, że nijaki pan Stanisław, zwany i szanowany bezdomny z Warszawy... Akurat ten samochód, co dostaliśmy, nie wiecie o tym... od bezdomnego. Dał mu dwa samochody. Jednym z nich był Maybach. Dwa samochody dostaliśmy. Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. W przedziale od 5 do 20 metrów. No wiecie, termokurczliwy. Zapytacie, a co z drugim autem? Odpowiem, tak nie wiadomo. Możliwe, że jakaś grubsza sprawa pokroi Tico. Ale to tylko domysły. Wyładowany po brzegi toruńskim haszem wysokiej klasy. Prawdopodobnie Tico już na zawsze zostało wchłonięte przez toruńskie getto. Bardziej zastanawiają mnie losy pana Stanisława. Kim był owy człowiek? Kto to taki? Gdzie jest pan Stanisław, szanowany bezdomny? Pan Stanisław z Warszawy niestety zmarł. Jak potoczą się dalsze losy ojca chrzestnego Teddy'ego R? Na te pytania dowiemy się w następnym odcinku. A tak dla sprostowania, pan Stanisław dał ojcu Rydzykowi dwa samochody jako bezdomny, tym Maybacha i kurwa zmarł. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, subskrybujcie, komentujcie i trzymajcie się. Hejos!